dopiero nie. Ida piechty. Musiałem zostawić auto, bo nie dałoby rady. A i piechty je ciężko. Przed chwilą, że wpadł do błota. Całkie galoty umazane. Nie wiem, ile widać. Tu, ja, o pieronie. Ręka zwichnięto. Ale czego się nie robi dla Śląska. Ida, pieronie, nie wiem jak dojda. Ale chcę dotrzeć do tego najdalej na wschód położonego punkta Śląska. Tu. Oberschlesien ist mein liebes Heimatland, wo vom Anna Bergmann. Ślązoki i Ślązoczki, gorole i gorolki, witam was ze górnośląskiej gminy Imielin. Zapraszam na rajsa. Imielin to ponad 9000 miasto w wykresie bieruńsko-lindzińskim. Przed 1999 rokiem leżał w wykresie Tyskim, a pierwszy we Pszczyńskim. W 1957 gmina uzyskała status osiedla, a w 1967 prawa miejskie. W 1975 Imielin stał się tajlą Wielkich Tychów, ale już dwa lata niskorzej został tajlą Mysłowic. Pod koniec 1994 Imielin zaś stał się osobnym miastem. Do gminy Imielin należy pora wsiów: Starogać, Nowogać, wioski Imielin Jast, Cisowiec, Granice, Jamnice i Pasieczki. O niektórych opowiem więcej we filmie. Miejscowość leży kolej 25 km od Katowic. Za nami neogotycki kościół Matki Bożej Szkapleżnej w Imielinie z 1912 roku. Po wojnie w 1953 roku wydłużono go, a w 1957 roku podniesiono wieża. No i niby komuna, ledwo co staliniści się skończył. Stalin umrzył w 1953, a tu budowano kościoły, rozbudowywano. To chyba tak źle nie było. Ale piękny ten kościół, taki przykład architektury gotyckiej, no, mnie się podoba. Zapytacie się, co było wcześniej. Był to jakiś drewniany kościół albo inkszy? No nie, to jest pierwszy kościół. Przodzi Imielin należał do parafii w Elędzinach, a nieskorzej w Hełmie. Za mną kapliczka pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej z 1706 roku. Przodzi w 1700 roku spłynęła tu drewnianą kapliczka. Nie wiadomo od kiedy stała. Sumy przy Imielińskiej 81, Kajterowskie Amt. Bo tu jest 79. To wynika z tego, że tu w latach 20., połowie 20. lat 20. stulecia tu powstała synagoga. Przy Kauhausie, przy przybudówce, we przybudówce Kauhausu Ludwiga Szala. W latach 30. gmina odkupiła ta przybudówka i rozebrali ten budynek, a ze gruzu utwardzili drogę. I się godo, że ino hitlerowcy bulili synagogi. No nie. No, za II Rzeczpospolitej, bo pamiętajmy, że te tereny od 1922 roku były autonomicznym województwie śląskim, ale w II Rzeczpospolitej. No i oni zbulili ta synagoga. Niestety, trzeba też powiedzieć, że na oficjalnej stronie Imielina w internecie jest rajbnięte, że od 1391 do 1772, do pierwszego rozbioru Polski, Imielin był tajlą Polski. Co je kłamstwem. Fulajum, Fanzolum. I oto konsultował z Dariuszem Jarczyńskim, ze historykiem śląskim. No słuchajcie, żeby dupczyć takie fleki, to się w głowie nie mieści. To można o jakichś pieroństwach godać, ale nie o historii. I potem się godo, że Śląsk był polski. No nie, no jak? Przez cało 14 stulecia to były tereny czeskie. Od 16 habsburskich Austriaków, a od 18 pruskiej. I dopiero od 1922
tereny II Rzeczpospolitej w ramach autonomicznego województwa śląskiego. A przodzi przed Królestwem Czeskim wolne księstwa śląskie. Tereny sporne przodzi jeszcze pomiędzy Polską, Królestwem Polskim a Królestwem Czeskim. A no i przód państwo wielkomorawskie. I trza o tym gadać. Roztomili za wami zbiornik Dziećkowice, inaczej zbiornik imieliński, który leży w Imielinie i w Chełmie, przy Dziećkowicach, przy Tajli Mysłowic. Jest to jeden z najczystszych zbiorników wodnych na Śląsku. Przodziej do 1985 roku kopano tu piosek, który wykorzystywano w okolicznych grubach. W 1985 roku zalono to. I teraz widzicie, jaki zbiornik mamy. Na wschodzie Śląska, no i dalej na wschodzie Śląska. Żaglówki, tu zawody żeglarskie się odbywają. Eliminacje Mistrzostw Polski. Zielony Śląsk, czysty Śląsk. A zaraz kiwam pokorza, no i dalej na wschód wysunięty punkt Śląska. Ale to musicie jeszcze troszkę poczekać. Jak widzicie, nie można się tu oficjalnie kąpać, ale są roztomajte plaże. Ale co ludzie tu robią? No, żaglówki, ryby. Tu wszystkie ryby, które występują na Śląsku, są tu. Takie czyste to jest. No i turystyka kołowo. Przed chwilą, żech widział kolorzy. Rekreacyjne tereny. Na Śląsku je kaj wypoczywać. Są ciekawe tereny. Je zielono, je czysto, je woda. Pieronie, idę piechty. Musiałem zostawić auto, bo nie dałoby rady. A i piechty je ciężko. Przed chwilą, że wpadł do błota. Takie galoty umazane, nie wiem, widać. Tu, ja, o pieronie. Ręka zwichnięto. Ale czego się nie robi dla Śląska? Ida, pieronie, nie wiem jak dojda. Ale chcę dotrzeć do tego najdalej na wschód położonego punkta Śląska, tu Przemsza kolemie, rzeka graniczna, o której już godą przy ostatnim tajliku przy Chełmie, dwa tajliki temu. Pieronie, jakieś roboki mi włażą. Idymy, ale zobaczymy co będzie jak dojdymy. Całki zmozany żyje, umaraszony. Pieronie, co jeszcze przede mną? Ludkowie i osiedlistych czuję, jakby był na granicy Śląska i Polski. Zobaczcie, tu jakiś mur. Tam rzek po drodze widział pozostałości siatki. No tak rentownie to były ze autobany, tam odgracali i pozostawili w lesie. Co rzek widział? Wojoków, ja tam na drugiej stronie Przemszy, polskie wojoki. A co to było? No, ryboki, fiszery, nie? Łowią ryby, bo oni się tak ubierają w te mundury. Wojoków, o zobaczcie, tak to wygląda, tu nie idzie potem przeleś, ja muszę jakaś bokiem, tu i potem rzech w pod, ale tam były jeszcze krzoki, rzech całki w pod, ale dobre, tu przyjdę, zobaczymy, dobre, wyłączę już kamera, bo zaraz całki by tam w błocie, leżą szłapy, połamia, nie wiadomo co, głowa rozbija, idę. Pieronie zajrzę w pod, szczewik umazany, o pieronie, a teraz kałuża, dobre, przeskocza, zobaczymy. Jadymy, rozbieg i... Jest, pokonano przeszkoda. Granica państwa, roztomili rychty, tak to wygląda. Tu, idziemy. Jerzech, Totorzech, Kopruch. No i dalej na wschód wysunięto granica śląska. Inokaj, na rzece, rzeka jest tą naturalną granicą. A ja nie będę tam pływał, bo nie mam czym, abych musiał rytich ogupnąć, żebych tam skakował te roski do wody. Ona ma nurt taki, no, dosyć srogi. Na drugiej stronie Polska, Małopolska, Jaworzno,
Niektórzy powiedzą, co mówią Fanzoli, a Wożno to jest Śląsk. Nie, no przecież to jest województwo śląskie, a województwo śląskie to nie ma to samo, co Śląsk. To jest województwo śląskie to jest połowa ziemi małopolskich, połowa śląskich. Ja już nie będę tam schodził na dół, wybaczcie. Ale że przyniósł tu fanka, taką papieżaną, wybaczcie. Ale żółto-modro z Adlerem, Górny Śląsk szajbnięty. Ja tu to dom. Ktoś dzwoni, ale czekajcie, roztomili. Przerwa i zaraz byda kontynuował. Na czym rzek skończył? Przepraszam, ale baba zadzwoniła, żona Weronika, pozdrowią. Arnold też ze śląskiej ferajny, Arnold Langer. Na roztomajte punkty, no i dalsze Śląska docierał, ale jak rzek z nim godą, no to godą, że nie dotarł tu. A tu mu najbliżej. Chyba, że dotarł. Od Marka Plury takie kamienie żółto-modre do wojny. To miało richtig sens. No ta fana, no to za niedługo pewnie się rozpadnie, ale tak symbolicznie ją tu montuje. O, nawet idzie wbić do gleby. O, widzicie, jak fajnie Śląsko granica. I tu powinny być te słupy graniczne. Tu powinna być richtig fana. Tam też biało-czerwono. Tu żółto-modro. Coś słabo jakoś, nie wiem czemu. W sumie na granicy jakieś zakłócenia. Widać? Ja. Jową Ludkowie podam współrzędne geograficzne w opisie, żebyście tu mogli trafić. Ale nie idźcie tu po deszczu, bo to jest masakra, pieroństwo. Ja nie wiem, baba mnie ujrzy i mnie spieroni, jak ja wyglądam. Jeszcze wrócić. Przyślijcie mi tu fligra, albo nie wiem, jakoś spływ rzeką, kajaki. Ja już nie chcę tam 1,5 kilometra do auta. Ale co się nie robi dla Śląska. Górny Śląsk. Przaja mu. Dotarł rzech. To ja lepiej było. Pombuczek kludził mnie bez ciemno dolina. A tak richtig można powiedzieć bez zalony las. A nie wiem, jakby był tam na drugiej zajcie. Eli by mnie pombuczek kludził. Mono by mnie diobył kludził. I bych nie dotarł. Może bych łeb rozbił. A tu bezśląski las kludził mnie bombuczek. Sumy we wsi Gać. Po niemiecku Gacz. Kero je dzisiaj Tajlum i Milina. A kero założono we 19 stoleciu. Łot kalwińskich, można powiedzieć, przesiedleńców. Mieszkali we Hołdunowie, we Anhalt, tak richtig to się mianowało, Hołdunów, te miano polskie. O Hołdunowie i Lędzinach w następnym tajliku wam opowiem, ale skoro my już dzisiaj są we Imielinie, no to o tej osadzie Gacz. Hołdunów był przeludniony i we 19 stoleciu tu 10 kolonistów przybyło i założyło wieś Gacz, po tym staro Gacz, bo w 1819 powstała nowo Gacz, bo 21 kolonistów się tu osiedliło. Należeli oni do parafii wanielickiej, kalwińskiej, no i przód potem unijnej w Hołdunowie. No, 1819 to już po Unii Staropruskiej, więc unijnej luterańsko-kalwińskiej we Anhalt. I roztomili, jak to było we Abstimmungu, we plebiscycie w 1921 roku 122 mieszkańców Gacz opowiedziało się za Niemcami, 22 za Polską. A i tak te tereny trafiły do II Rzeczpospolitej, ale w ramach autonomicznego województwa śląskiego. I nawet w 1933 roku, więc w czasach, kiedy te tereny były już w granicach Rzeczpospolitej, tutaj mieszkało 71% kalwinistów. Wanielików to, bo to był kościół unijny i albo mnie poprawcie, bo ja nie wiem, Eli po tym, jak trafił do Polski, to już się nie rozbili na kalwinistów i luteran. W każdym razie to jest ciekawe i jeszcze bardziej opowiem o tym we
Anhalt, ale to już we następnym tajliku. Sumy w Stadtajli i Mielina w Piasieczkach, a za mną gruba Dolomitu i Wopna. Roztomili to nie ino na Śląsku wągiel, ale też Dolomit, Wopno i tu to mamy. I tu byda się z wami żegnął. Ja wiem, że się wszystkiego żech nie pokazał w Imielinie, ale myślę, że pokazał żech te najciekawsze tajle Imielina, śląskiej wsi, gminy, miasta. Ja dzisiaj to jest miasto, ale okoliczne wsie. No to do jużaś Pirsk.